Dzień dobry, serdecznie witam. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłem na ten temat, że jednym ze sposobów ograniczenia zużycia energii i bardzo mocnego popsucia rynku jest wprowadzenie limitu energii w niskiej cenie, a powyżej, jak ktoś przekroczy ten limit, ogromna opłata, ogromna kara. Dzisiaj, dokładnie 14 września 2022, godzina 11:30, Jarosław Kaczyński poinformował, że takim sposobem walki z kryzysem jest właśnie ograniczenie zużycia do 2000 kWh, czyli 2 MWh energii możemy zużywać w normalnej cenie, w tej takiej cenie jakby gwarantowanej przez Urząd Ochrony Konsumenta, ale jeżeli przekroczymy tą wartość, a większość ludzi w domach przekracza 5-6 MW, ja zużywam około 10 MWh energii rocznie, to te opłaty będą 2-3 razy wyższe, może 5 razy wyższe. Trudno to powiedzieć. Tutaj napisane jest, że ma być cena 40 groszy, cena bez przesyłu. Przypominam, że cena tak naprawdę to jest około 72 groszy za kilowatogodzinę. Powyżej 2 kWh to będzie cena 2 zł. Kupiłeś pompę ciepła, to twoje opłaty za ogrzewanie prądem wzrosną 5-6-krotnie, bo będziesz korzystał z bardzo drogiego prądu. Masz samochód elektryczny, ładujesz go w domu, twoje opłaty za energię wzrosną 5-6-krotnie. Pamiętajcie o tym, bo tak naprawdę takie podejście do tematu jest bardzo szkodliwe, ponieważ najpierw rząd dotuje pompy ciepła, wprowadza dotacje na samochody elektryczne, a następnie mówi, słuchajcie, ale możecie maksymalnie 200 kWh, nawet niecałe 200, 180 kWh energii miesięcznie zużywać, żeby mieć tą energię w takiej cenie tradycyjnej, niskiej, ale jak zużyjecie więcej, to będziecie naprawdę płacić 5 razy więcej za energię elektryczną. 5 razy więcej. To jest 400% drożej. Jeżeli ktoś podopłacał do energii, na przykład Waldek, 3000 zł, to dopłaci 15-16 tysięcy złotych do energii elektrycznej. 16 tysięcy złotych to nawet jeżeli ktoś zarabia najniższą krajową 3600 zł od nowego roku, to mamy 4 miesięczne pensje, tylko zużyje się na prąd elektryczny. Tak to mniej więcej wygląda. Przypominam jeszcze raz, o tym mówiłem już w marcu i znaczy to jest tak, że ktoś mówi, nie mów takich rzeczy, ponieważ rząd cię słucha i rząd wprowadza twoje pomysły. Nie. Ja myślę, co rząd może zrobić, żeby można to było sprzedać suwerenowi w sposób taki bardziej prosty, a jednocześnie naprawdę zarobić, ponieważ to limit energetycznej 2000 kWh mieszkania mają zapewnione. One są w stanie tyle energii, oszczędzając tą energię, tyle zużyć. Ale mieszkania mają ciepło systemowe, mają ciepło w kaloryferach, a domy jednorodzinne my musimy jakoś się dogrzać. Mamy dużo większe zużycie energii, jest nas więcej w danym domu, więcej nas mieszka i to zużycie energii jest dużo, dużo wyższe. Oświetlamy sobie teren przed domem. Prawda? Także jak ja dostaję od was fakturę, dostaję ich naprawdę dużo. To są setki. Myślę, że co najmniej 500 faktur w swoim życiu już widziałem. To nie pamiętam, żeby ktoś z was zużył 2000 kWh w ciągu roku. 5, 6, 12, ale nie 2000. Także mamy ciekawą sytuację, która naprawdę bardzo mocno uderzy. A co najważniejsze, pamiętajcie jeszcze jedna istotna sprawa. Od 1 kwietnia na fakturze nie macie podanego stanu swojego licznika prądu. I wy tak naprawdę nawet nie będziecie wiedzieli, ile energii zużyliście i nie jesteście na dzień dzisiejszy w stanie sprawdzić, czy faktura, którą dostajecie, jest prawidłowo policzona. Ja mam urządzenie, nazywa się OnMeter, podpięte do licznika prądu. Coraz więcej liczników prądu jest blokowanych. Nie można takiego odczytu sobie zrobić.
nie wiadomo dlaczego, ale mam takie urządzenie Onmeter i ja jestem w stanie co godzinę mieć odczyt licznika prądu. Jestem w stanie sprawdzić to. Mogę wcześniej zareagować, widząc, że zbliżam się do tego poziomu 2000 kWh, zacząć, nie wiem, wyprowadzić się z domu, pójść do mieszkać gdzie indziej. Może nawet będzie taniej byłoby mieszkać w hotelu. Trudno powiedzieć. Na pewno dla wielu z Was taniej jest zamknąć dom na jesieni i wyjechać na wczasy do ciepłych krajów, do Afryki, do Azji. Także sytuacja jest bardzo, bardzo zła, bardzo dziwna. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.